Czy jeżeli chorujesz na nerwicę lękową lub chorowałeś kiedyś na padaczkę, to dyskwalifikuje cię to podczas badań na broń sportową czy jakąkolwiek inną? Tradycyjnie zaczynam od zapytania internauty. Mam patent strzelecki i licencję zawodniczą. Chciałbym wystąpić o pozwolenie na broń do celów sportowych. Mam obecnie ponad 30 lat, natomiast w wieku 13 lat stwierdzono u mnie epilepsję. I w ciągu swojej kariery miałem 2-3 ataki, z tego ostatni jakieś 15 lat temu. Nie przyjmują leków i do neurologa kontrolnie chodzą raz do roku. Natomiast drugi problem był to epizod psychiatryczny. No niestety trudne rodzinne przeżycia skłoniły mnie chyba do 3 wizyt. Kod rozpoznania F41.0 jest to zaburzenie lękowe z napadami lęku. Dostałem 2 opakowania Setaloftu, no i tego tyle było leczenia. Ostatnia wizyta była gdzieś początkiem 2015 roku. Przypominam, teraz jest marzec 2016. I o ile rozporządzenie nie mówi nic o epilepsji, to drugi problem jest dla mnie bardziej złożony, ponieważ w rozporządzeniu ministra zdrowia na liście chorób dyskwalifikujących jest wymieniona właśnie ta nerwica lękowa. I jak to ma się do mojego zaburzenia? Czy z góry jestem zdyskwalifikowany? Proszę o jakąś odpowiedź. Lekarz uprawniony do badań na broń na pewno będzie chciał jakąś opinię neurologiczną i to najlepiej od specjalisty prowadzącego ten przypadek. Tu internauta mówił, że chodzi raz na rok, czyli z uzyskaniem jakiejś tam opinii nie będzie miał problemu. Osobiście wydaje mi się, że beznapadowy okres ponad 15 lat jest tutaj wystarczający, no ale powiedzmy, no nie mówię za innych lekarzy, mogą oni chcieć na przykład rozszerzenia diagnostyki, powiedzmy aktualne EEG czy jakieś inne badania, jakiekolwiek uznadzą za stosowne co do tego przypadku. Natomiast, aby było jasne, jeżeli jako kandydat brałbyś jakieś leki przeciwpadaczkowe, napady były niedawno, no to uważam, że raczej cię to z pozwolenia na broń wyklucza. No sam bym się zastanawiał, jaki by to musiał być okres bez brania leków i bez napadów. No powiedzmy, u kierowców jest to 10 lat, czyli jeżeli chciałbyś być kierowcą zawodowym, to musiało być co najmniej 10 lat bez napadów i bez leków. No, ekstrapolując te przepisy od kierowców na broń, to uważam, że nie powinno być mniej. Natomiast mniej tutaj jestem pewien podejścia konkretnego lekarza do tej nerwicy lękowej. Przede wszystkim sprawa miała miejsce stosunkowo niedawno. No, stresy są ciągle w naszym życiu i ta nerwica może mieć jakąś tendencję do nawrotów w podobnych, jakichś konfliktowych czy trudnych sytuacjach. Natomiast co do meritum sprawy, postępowanie widziałbym dokładnie takie samo. Oczywiście twoje postępowanie, czyli co byś musiał zrobić? Wziąć opinię od psychiatry, który prowadził to leczenie, pokazał to lekarzowi uprawnionemu oraz psychiatrze, który będzie cię badał na broń, natomiast chcesz czy nie chcesz, to ostateczną decyzję i tak podejmie lekarz uprawniony, taki jak ja, i niezależnie od tego, co tam ci lekarze napiszą, to on podejmie ostateczną decyzję, prawda? No z reguły w 99,9% przypadków jest tak, że opiera się na tych dwóch konsultacjach. No, być może jesteś na tyle sprytny, no i zastanowisz się i podejmiesz decyzję, że nie powiesz nic o tych chorobach, no i słusznie zadasz pytanie, jakie są możliwości sprawdzenia, czy mówisz prawdę przez lekarza. Po pierwsze, często taki wpis świadczący o padaczce znajduje się gdzie? W twojej książeczce wojskowej. Jest to tak zwana kategoria E, stajesz na komisję poborową, do woja tam kiedyś nikt nie chciał iść, z reguły cieszysz się, że nie poszedłeś w kamasze, prawda, że nie musiałeś tam maszerować, czy być poddany fali, natomiast rzadko kiedy ktoś myśli o późniejszych konsekwencjach. No niestety nic nie brudzi, tak jak to mówią człowieka, jak atrament, jak różne pieczęcie. Nie mówię tutaj o zbiorach archiwalnych i IPN-u, ale niestety wojsko było na tyle sumienne, że każdy obywatel
podlegający ustawowemu obowiązkowi służby wojskowej, jakąś tam swoją kartotekę ma i nawet są to niektóre panie, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o nerwice, miałem w swojej przychodni bardzo ciekawy przypadek, że pani psychiatra rozpoznała swojego pacjenta, który leżał na oddziale, u niej na oddziale i to leżał kilka lat wcześniej. Ja bym tam nie zapamiętał nigdy w życiu swojego pacjenta sprzed kilku lat, natomiast ta pani pamiętała. No i co było robić? Sprawa w zasadzie była dla tego gościa formalnością. I najśmieszniejsze było to, że parę razy mu się udawało w innych placówkach, natomiast no, moja pani psychiatra była na tyle z zacięciem detektywistycznym, że tego gościa jakoś tam rozpoznała. I generalnie rzecz biorąc, rzetelny lekarz ma bardzo duże szanse do ustalenia stanu faktycznego. Dodatkowo ty musisz się podpisać pod wywiadem lekarskim i w którym, żeby było jasne, wymieniona jest padaczka, wymienione są choroby psychiczne, wymienione jest nadużywanie alkoholu, czy nawet leczenie się w poradni specjalistycznej, bez wymienienia jaka to była poradnia specjalistyczna. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu do badań na broń, do badań ochroniarzy i do wszelakich innych badań, które się z tą bronią wiążą. Jeżeli ten filmik w czymś Ci pomógł, daj lajka, daj kciuka. No, jeżeli chcesz więcej takich materiałów, oczywiście zasubskrybuj tu mój kanał YouTube, gdzieś tam powinieneś widzieć linki do subskrypcji. Także, jeżeli masz jakiś problem podobny do tego, nie pisz do mnie na maila, najlepiej opisz go w komentarzu. Ja z reguły na te komentarze opisuję, no niestety na maile już za bardzo nie mam czasu. Także bye bye, mówi Darek Kraśnicki, lekarz medycyny transportu z Wrocławia, uprawniony do badań na broń i do zobaczenia wkrótce.